Cześć, witajcie, Rafał z tej strony. Nadaję już w nowym roku, w 2018 mamy. Witam Was serdecznie i życzę wszystkiego najlepszego. Widzom, którzy nie oglądali poprzedniego epizodu, przypominam, że trwa giveaway na torbę DJI. Wystarczy sobie znaleźć ten odnośnik, który mieliśmy i spełnić warunki, o których mówiłem w poprzednim epizodzie. Epizod jest tutaj. Kilka dni temu byłem w Warszawie służbowo i miałem akurat godzinę wolną. Postanowiłem, że pojadę do sklepu DJI, do salonu DJI na Marynarską do Warszawy. To jest salon DJI Ars. Wcześniej bywałem w różnych sklepach z dronami i zwykle było tak, że była lada i były gablotki i była też część serwisowa na przykład. Także jeżeli coś chciałem, czy czegoś chciałem, to musiałem poprosić pana, panią o podanie. I tutaj w tym salonie nie wiedziałem, jak zostanę przyjęty. Pojechałem tam z kamerą. Mam tą malutką kamerę, którą niedawno sobie kupiłem do vlogów. Ten aparacik Canon GX7. Zresztą vlogi możecie też pooglądać na bieżąco i moje przygody tutaj. Są takie behind the scenes, czyli poza kamerą, poza kadrem, to co się dzieje. W każdym razie, co odnalazłem na miejscu? Jaki jest ten DJI Ars? Może pan jeszcze na chwilę właśnie ruszyć? To jest niesamowity ten head tracking. Jakość. Mega są chłopaki. Naprawdę profesjonalnie podeszli i chwała im za to. Rzadko się znajduje takie salony jak tutaj z takim profesjonalnym podejściem. To sobie wszystko spróbować, dotknąć, pooglądać i porozmawiać, także super. Moje wrażenia na początku były bardzo ostrożne. Na początku moje podejście było bardzo ostrożne. Myślę, kurczę, pewnie mnie przegonią z tą kamerą czy z tym aparatem, bo nie będą chcieli, żebym filmował. Ale i też zależało mi na tym, żeby sobie obejrzeć na pewno gogle DJI, bo ja mam swoje gogle Unica, w których latam. One są na 720 pikseli. Rozdzielczość po HDMI, czyli przekazany jest obraz. A tu chciałem sobie zobaczyć te oryginalne gogle DJI. Jeszcze parę rzeczy typu śmigła, te do Mavica, które są takie ciche. Te low noise propellers. No i w sumie panowie przywitali mnie w sposób taki otwarty. Dobrze się tam czułem. Salon bardzo ładny, około może 120-150 metrów kwadratowych. Z ekspozycją tak jak na targach, czyli możemy sobie dotknąć każdego urządzenia. Są też półki z akcesoriami, gdzie wiszą te akcesoria. Kurczę, dobrze zaopatrzony macie sklep, naprawdę. I filtry. Natomiast jeżeli chodzi o produkty, to każdy produkt ma swoje oddzielne stanowisko, swoją wystawkę. Jest opis, jest cena i jest katalog. Te katalogi mniej więcej wyglądają w taki sposób. Można sobie je zabrać ze sobą, one są w języku polskim. Mamy tutaj Mavic Pro, Mavic Platinum rozpisany. I bardzo profesjonalnie to wygląda. Mamy na środku tego salonu taką klatkę do testów. I każdy z tych sprzętów można dotknąć, można sobie pooglądać, można sobie, że tak powiem, pomacać. Także są oni bardzo otwarci i jest to wręcz jak właśnie na targach, czy jak na warsztatach. Bardzo mi się to podobało. Założyłem sobie gogle po raz pierwszy DJI. Genialne te gogle, naprawdę wrażenie nieprzeciętne. Bo te moje mają, powiedzmy, że przekąt na ekranu, jakbym miał na tym ekranie określić, to była taka u mnie. I rozdzielczość jest taka sobie, że w miarę widać, ale szału nie ma. 720. Natomiast tamte gogle, oryginalne DJI, to mniej więcej są takie, że obejmują cały nasz ten ekran. I widać genialnie, naprawdę genialnie. Nakłada się menu, mają fantastyczny ten dźwięk przy powitaniu. Także to mi się bardzo podobało i ten head tracking. Nie latałem w tym salonie na goglach, ale już samo założenie i same te wrażenia są mega. Także myślę, że gogle znajdą się na mojej bucket list. Nie wiem kiedy dokładnie ją zrealizuję, ten punkt, ale chciałbym przynajmniej sobie polatać
w kilku spokojniejszych miejscach i w kilku ładniejszych miejscach. Na pewno w górach to musi być mega, mega wrażenie. Z innych rzeczy, które tam widziałem, na pewno jest bardzo dobrze zaopatrzony ten sklep, czy ten salon wręcz, bo to można nazwać bardziej salonem niż sklepem. Bardziej on przypomina iSpot niż typowy sklep warsztatowy z produktami technicznymi. Co jeszcze? Low Noise Propellers oglądałem trochę akcesoriów, oglądałem sobie te większe drony typu Inspire czy inne akcesoria typu te większe gimbale i te mniejsze gimbale z kamerą. Naprawdę i Ronin robi to duże wrażenie. I też załoga bardzo kompetentna. Chciałbym też podziękować za fantastyczną gościnę tam na miejscu. Bardzo profesjonalni są ci panowie i wszystko wydawało mi się ekstra. Podsumowując, cieszę się, że są takie miejsca w Polsce, że można sobie pojechać. Na razie mamy te salony dwa, są te salony dwa, jeden w Poznaniu, drugi w Warszawie. Cieszę się, że są takie miejsca, gdzie można sobie pojechać, będąc przy okazji. I gdzie można sobie pooglądać i zobaczyć, jak to wygląda na żywo dane urządzenie. Myślę, że powinno być więcej, że w każdym większym mieście powinna być taka możliwość, żeby przynajmniej te podstawowe produkty zobaczyć czy pooglądać. Z tym jest różnie i też nie każdy ma takie podejście, że jest na tyle otwarty, że inny ma cierpliwość też do ludzi. Ludzie zwykle są, załoga zwykle jest zajęta z takich sklepów. Natomiast tutaj to naprawdę bardzo profesjonalnie wypadło. Także jeszcze raz wielkie dzięki. Pamiętajcie o konkursie na torbę. Pozdrawiam w nowym roku i wszystkiego dobrego. Cześć. Właśnie wychodzę z salonu DJI w Warszawie. Naprawdę mega jest tutaj. Duże wrażenie na mnie zrobiło. Przede wszystkim gogle, ale też profesjonalne zaopatrzenie tego sklepu i obsługa. Naprawdę świetnie. Do widzenia, dzięki bardzo.